Zanim jednak rozpoczniemy zabawę, chciałabym jeszcze raz złożyć serdeczne życzenia
wszystkim chłopcom i panom naszej szkoły. Wszystkiego najlepszego, samych dobrych doświadczeń, wielkiego uśmiechu, szybkiego samochodu i powodzenia obróci przeciwnej. Uroczyste otrzęsienie ogłaszam za otwarte. Thank you.
wojskowej. Jak nazywamy ochotniczą służbę wojskową przeznaczoną dla żołnierzy rezerwy? A. Narodowe Siły Rezerwowe. B. Gwardia Narodowa. C. Obrona Terytorialna. Dobrze. Polska przystąpiła do NATO w 1999 roku. Ile państw obecnie należy do tego sojuszu? A. 21. B. 28. C. 34. Dobrze. Dziękuję. Poproszę o kolejne osoby. Gabardyna to A. materiał, z którego wykonuje się mundury. B. przedsionek w namiocie wojskowym. C. nazwa działa bezodzwonowego. B. Odpowiedź A. Proszę zadać pytanie. Dwie belki do oznaczenia stopnia wojskowego. A. kaprala. B. plutonowego. C. generała. Bardzo dobrze. Proszę o kolejne osoby. Proszę tutaj do mnie. Proszę bardzo. Czy pana baterii nie zdać? Tylko na ten na minutkę. Zawsze z tej strony i potem... 303 Dywizjon Myśliwski był najskuteczniejszym z uczestniczących w bitwie o Anglię po stronie wojsk alianckich. Kogo polscy piloci wybrali na swego patrona? A. Stanisława Skalskiego. B. Tadeusza Kościuszkę. Czy C. Józefa Piłsudskiego? Błędna odpowiedź. Prawidłowa to Tadeusz Kościuszka. Większość żołnierzy wojsk lądowych nosi berety w kolorze zielonym, ale w jednostkach pancernych noszą w kolorze czarnym. W takim razie 6. Brygada Powietrzno-Destansowa ma berety w kolorze A. niebieski, czy B. zielony. Bardzo dobrze. Proszę wylosować pytanie. Kaliber pistoletu powszechnie wykorzystywanego w Wojsku Polskim to zgodnie ze standardami NATO A. 7,62 mm czy B. 9 mm. Niestety to błędna odpowiedź. Liczba jednostek specjalnych w siłach Rzeczypospolitej Polski wynosi A. 6, B. 7 czy C. 8. Bardzo dobrze. Proszę wylosować pytanie. Odpowiednikiem stopnia sierżanta w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej jest A. ogniomistrz, B. bosman czy C. wachmistrz. Bardzo dobrze. Proszę zadać pytanie. Duchowny w wojsku to A. kapelan, B. kanonik czy C. kapelmistrz.
Niestety, odpowiedź A była poprawna. Proszę o wylosowanie pytania. Żandarmeria wojskowa to A. jednostka wojskowa, B. policja wojskowa, czy C. jednostka samochodowa? Niestety, poprawna po prostu B. Jak długo trwa zwłoka przed odpaleniem zapalnika większość granatów obłokowych? A. 12 sekund, B. 5 sekund, czy C. 15 sekund? Bardzo dobrze. A. Minister Obrony Narodowej, B. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czy C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Bardzo dobrze. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej obrona ojczyzny jest obowiązkiem A. wszystkich żołnierzy, B. wszystkich obywateli, czy C. wszystkich osób posiadających orzeczoną zdolność do służby wojskowej. Bardzo dobrze. Poproszę jeszcze jedne osoby. Proszę o wylosowanie pytania. Pytanie brzmi, którą nogą żołnierz rozpoczyna marsz? A. lewą, czy B. prawą? Bardzo dobrze. Jaki procent zawodowych żołnierzy Wojska Polskiego stanowią kobiety? A. około 0,5%, B. około 2%, czy C. około 4%. Bardzo dobrze. W tej kategorii zwyciężyła grupa rosyjska. Zapraszamy Was do trzeciej konferencji. Ponieważ wysiłek fizyczny i umysłowy zapewne Was nie zmęczą. Przygotowaliśmy dla Was danie specjalne.
Zobaczymy, jak poradzicie sobie z ostatnią konkurencją. Samochód wojskowy.
Dzień dobry.